Mamy od razu. Na nim się co nanieść? Możesz. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dziś nastał ten dzień, kiedy doszła do mnie druga paczka Halo Legendary Crate. Jest to która? Piąta paczka z kolei? Ta paczka, boże, co jest teraz? Majowa? No i ona dotarła w tej chwili, no pewnie niektórzy cwaniacy za oceanem już ją mają, ja dostałem ją dzisiaj. No i bardzo fajnie sobie otworzymy, tak jak poprzednią. O, otworzyliśmy! I uwaga! Oczywiście, jak zawsze z wierzchu całość przykrywają jakieś takie dane. Może jeszcze pokażę tutaj grafikę. Jest to oczywiście prorok. No, motyw przewodni, powtórzmy, jest wielka schizma. Możemy to tak mniej więcej określić. No generalnie wojna domowa, podział w Covenantach, który nastąpi w okresie Halo 2 między elitarnymi a resztą, no powiedzmy, że resztą, kiedy się zwrócili przeciwko swoim kompanom. No ale już nie będziemy tutaj przesadzać. Jest parę, już widzę, ciekawych rzeczy. No i tutaj te papierki. Wątpię, żeby to było coś fajnego. Tak, potworek, zaraz ci powiem jaki. Tu w ogóle nagrywam ze swoim synem. Aleks, powiedz cześć. Cześć. Co robimy? Wow. A na nim... No, a no, na nim jest ta cała ewidencja. Halo. Dobrze, halo. Kolejne jakieś dane. Myślę, że tym razem to zeskanuję i bez zażenowania wrzucę gdzieś na Facebooka. No tu mamy kawałek pierścienia Halo, no i miasto High Charity. Fajne. Do powieszenia sobie. Do powieszenia sobie. O, to jest właśnie halo. O, to długie. To jest to słynne halo, synu. Dobra, co teraz bierzemy? Dodawaj. Co to jest? No, to jest figurka arbitra, która będzie się jakoś łączyć z tym, co mieliśmy poprzednio i przy okazji poprzednich crate'ów. No i to jest przedostatnia, z tego co rozumiem, figurka, żeby ten taki krąg się zamknął. Tata, tu jest minienie, są ci duże, halo? Niebieską, halo, oczywiście. Dam, da, da, dam, dam. Jaki tajny jest? No, stworek. Ty ma naj... No, nina. Tak, za chwilkę. O! Ma miecz, niesamowite. Widzieliście? O, arbiter. O. No i cóż. Wykonanie, myślę, bardzo podobne do wykonania Atrioxa z poprzedniego crate'a. O, tak widać lepiej. Ta morda rozdziawiona mi się trochę nie podoba, bo to jest coś, co, nie wiem, z Predatorem się kojarzy, a nie z elitarnymi. No i mamy oczywiście podstawkę. O, na podstawce mamy hełm, jak on się nazywa, boże, Brutala. Żeby nie było wątpliwości, że nakopali im elitarni. No i taka podstawka. To się powinno prawdopodobnie łączyć. I potwór, gdzie on ma? O, w stopie, dobra, już się bałem, że mu to w tyłek będę wsadzał. Ale śmieszne. No i jest skaczący do walki arbiter. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda złączony z... jak on się nazywał? Z Atrioxem, z największą, nieobecną gwiazdą Halo Wars 2. No i jeszcze przy okazji... Jeszcze przy okazji mamy kamyczki, to je dołożymy może za chwilę. Dawaj następną rzecz. Oto, co to jest? Firanka. Pościel. Koszulka! O!
Nie wiem, czy widzicie dobrze ten wzorek. Mamy oczywiście wielką schizmę. Bruty kontra elitarni. To już jest fajne. To już jest dużo fajniejsze od tej pseudostylizowanej koszulki z poprzedniego Krayta, kiedy mieliśmy nawiązania do baseballu i tylko bardzo bezdani mogli się połapać tym, co znaczą te napisy. Tak, tutaj już mamy no, fachowe bardzo nazwy. Mamy mniej fachowe nazwy. Mamy wizerunki. No, jakieś nawiązania do, nie wiem, walk luchadorów, czy MMA, czy czegoś. Bardzo fajne. Nie, to jest super. To będę z dumą nosił. W ogóle to jest XL-ka. Całkiem spora. Aj, widzę już coś fajnego. Co to jest? To jest czapka z Daszkiem. A tak się składa, że trafiliście na kanał fanatyka czapek z Daszkiem. Wychowanego w latach 90., kiedy to było najbardziej cool rzeczą na świecie. Szeleścimy, szeleścimy. Jest czapa. I to też całkiem fajna. Ma taki motyw jak lubię, nie halo prosto w twarz, ale UNSC. Chyba lepiej to będzie wszystko widać na już na mnie. Jak to wszystko przymierzę. No i patrzymy jeszcze dalej. Tu jest kolejna przypinka do kolekcji. Przypinka wielkiej schizmy, która nie przypomina nic konkretnego. Po prostu zielona piącha. Ale mamy jeszcze jakieś drobiazgi. A co to jest? Nie wiem. Ciekawostka. Tylko do mycia ręcznego, nie do umycia w zmywarce i nie do użycia w mikrofalówce. Co to może być? Pin metal. Dobra. Przerwijmy tę niepewność. Co to jest? Co to jest? O! Wow! To jest, już wam mówię. No nie. To jest to, co myślę? Robi się coraz ciemniej przy okazji. Dobra, słuchajcie. To jest otwieracz do piwa. W kształcie młota elitarnego. Nie, to jest po prostu taki hicior. Niespodziewany. Boże drogi. Że aż chyba skorzystamy od razu. Możesz. W międzyczasie zniknął arbiter. Ktoś go zakosił. Spróbujemy teraz ładnie to zademonstrować. O, tak. Oficjalnie działa. Jest. Otwierasz do butelek, otwiera butelki. Nie, to jest taki szok. Takie zdziwienie po prostu niespodziewane. No i coś tutaj. Czyby jakiś kolejny plakat? Co to będzie? O, uwaga. No tak, to jest tak jak poprzednio. Plakat z główną grafiką opisującą tegomiesięczny motyw, czyli walka elitarnych z... Już, synu. No i oczywiście, jakbyśmy to wyciągnęli za pierwszym razem, to by były same spoilery. Tu jest kodzik. Co to jest za kod? Kod na Xbox One. Zaraz zobaczymy, co to wszystko jest. W momencie, kiedy to widzicie, kod jest już wykorzystany. No i to by było, myślę, na tyle. Przedmiotów jakby trochę mniej. Koszulka jest dużo fajniejsza, no bo koszulka to wiemy, to jest motyw. To jest coś, co się powtarza zawsze i coś, co warto porównywać z kolejnymi edycjami. Więc fajnie. Koszulka jest na pewno lepsza niż była, bo no nie wiem, to co było poprzednio, to było najgorsze, co mogło się w ogóle trafić. Więc dużo gorzej nie mogliśmy mieć w tym miesiącu. Gdzie jest mój otwieracz, syna? Dawaj. O, tutaj ładnie u nóg arbitra. Przypinka. Dychodak z szacunkiem. Co tu jeszcze było? O, czyli taki zestawik. Ej, jest... Kurczę, nie wiem czy fajnie, bo poprzednim też było parę fajnych rzeczy. Ale tak, czapka na pewno super. Na pewno ekstra, coś co się ciężko było spodziewać. Niespodzianka w postaci otwieracza. To jest po prostu taki gadżet kolekcjonerski, że
spotkał na imprezie jakichś fanów Halo, to będę wymiatał. Figurka jest bardzo analogowa do tego, co widzieliśmy poprzednio. O, w ten sposób się prezentują połączone. No i kiedyś może będziemy uzbierać dalej. No tak jak mówię, w kolejnej edycji powinno być szósta figurka, które tworzą taki krąg one i to będzie już super się prezentowało na całości. No i plakaty, przypinki, to wszystko było. Koszulka dużo lepsza niż była poprzednio i myślę, że najbardziej oryginalna ze wszystkich, jakie były. No i wydaje się, że jest tego mniej, ale w lepszej jakości. Praktycznie ze wszystkiego jestem zadowolony i wszystko wygląda bardzo fajnie. Tak więc teraz dzięki za uwagę, widzimy się przy kolejnych filmach. No i na razie, cześć.